Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Toilet Tower Defense i troszkę już nie było, graliśmy sobie w różne bitwy, ale pomyślałem, że jeszcze przed update'em, który naprawdę jest coraz bliżej, widzowie, coraz bliżej, nie powiem wam kiedy, bo sam nie wiem, ale na pewno jest coraz bliżej, bo odcinek też z KBD Toilet już bardzo blisko, żeby wyszedł w końcu, co nie? Także wiecie, jesteśmy naprawdę blisko, zostawcie łapkę w górę, zostawcie widzowie suba z dzwonem i pamiętajcie, żeby nie wysyłać mi nic na post office, czyli na mailboxa, bo już widzowie nie podpisuję za GB, także no nie chcę po prostu. Nie mam na to czasu naprawdę, więc prosiłbym was o niewysyłanie i słuchajcie, po prostu wysyłajcie prezenty jak chcecie, co nie? Już nie będę podpisywał, odeślę tym, którym nie podpisałem. No od tej pory, jak już mówiłem, to nawet chyba tydzień temu, no kilka dni temu, to już nie podpisuję, co nie? Także jeszcze raz to ogłaszam, nie wysyłajcie mi do podpisu, bo nie podpisuję przez mailboxa. I widzowie, dzisiaj zaczynamy na Cameraman HQ i słuchajcie, przejdziemy sobie Nightmare'a. I tego Nightmare'a przejdziemy sobie na imprezowo. Tak pomyślałem, że dawno już nie grałem tymi postaciami. No w sumie fajnie by było i taki imprezowy odcinek byłby całkiem ciekawy. Zresztą sprawdzilibyśmy nerfa, jaki wpadł na Frost DJ Speakermana. Mamy też DJ Speakermana na obrażenia i mamy też Dancing Speaker Woman. Dosłownie widzowie, cały tutaj taki totalnie imprezowy, no imprezowy skład. Plus oczywiście Santa TV, bo Santa zawsze będzie. Speaker Reaper Drone też u mnie zawsze będzie. Chyba że dodadzą w końcu więcej slotów widzowie, no to wtedy wiadomo. W końcu będę mógł, wiecie, więcej postaci wziąć, bo naprawdę mógłbym jeszcze więcej imprezowych takich tutaj kamerabedów, chciałem powiedzieć speakerbedów. Nie, dobrze, chciałem powiedzieć speakerbedów, dobra. Więc speakerbedów bym więcej pewnie wziął takich, wiecie, imprezowych speakerbedów bym tam nabrał, no ale niestety, no tych slotów brakuje. Po prostu ich brakuje, to każdy wie, więc tutaj, no niestety tak to jest. I dajmy sobie, nie wiem, tego Santę, dobra, jednak pod ściankę, wiecie, bo tutaj na pewno Frost DJ by się przydał, który by strzelał sobie tutaj na przykład, albo w Tom. On w sumie mógłby w Tom tutaj nawalać, no faktycznie, bo powiem wam, że miałby duże obrażenia, poza tym bardzo przyjemnie się tym Frost DJ-em gra i nie wiem, czy dalej on jest w stanie przejść Nightmare'a, prawdopodobnie jest duża szansa, naprawdę duża, więc sprawdzimy, czy nadal można widzowie przejść takiego Nightmare'a właśnie tym DJ-em Speakermanem, bo wcześniej on był naprawdę OP, że przechodził sobie Nightmare'a tak na luzie, a nie powinno to za bardzo się wydarzać, co nie? Więc wiecie, no to było troszkę takie, no to nie było okej, no i w końcu dostał nerfa. Zobaczymy, jak dużego nerfa, bo ja szczerze w końcu nie grałem. Jak był ten nerf, to ja w końcu nim nie zagrałem. Było bardzo, bardzo dużo nowych postaci, wyszło generalnie tych boosterów i tak dalej. Właśnie a propos boosterów, to oczywiście też postawimy. Tylko że myślę, jak to zrobić, bo z boosterami będzie problem. Patrzcie, tutaj nie jestem w stanie postawić go, a on dużego zasięgu to nie ma, nie? Więc raczej musimy go dać gdzieś tutaj. Nie wiem, czy to jakoś przejdzie w ogóle, wiecie? Na początku zróbmy tego Frost DJ-a i spróbujmy go jakoś tutaj poulepszać, a później się będziemy martwili, co nie? Bo jakby tego DJ-a speakera mógłbym dawać mu za tył, ale co z tego, jak później musimy postawić kolejnego Frost DJ-a, nie? Więc tutaj Frost DJ kolejny. Dlatego raczej będę chciał tutaj zrobić tak, że najpierw postawię Frost DJ-a i to razy tutaj ile tylko się da, na przykład tutaj kolejny i wtedy dopiero gdzieś tutaj ten DJ speaker, który boostuje, nie? To wtedy będziemy mogli to zrobić. I teraz tak, na pewno też Santę trzeba ulepszać, no i bardzo duży tutaj mamy taki, no musimy mieć szybkie tempo, naprawdę, takie potężnie szybkie. Możemy też dać tutaj tą Dancing Speaker i słuchajcie, ona będzie sobie tutaj nawalała, damy kolejnego Santę i kolejnego i teraz autoskipa i w tym momencie myślę nad tym, bo mielibyśmy co pół sekundy obrażenia. No widzę, że to troszkę tak znerfione jest chyba. Znaczy nie chyba, bo na pewno miał nerfa, także, ale po prostu to jakby widać, nie? Wiecie, totalnie to już tak od razu się to widzi, po prostu. Dobra, zobaczmy, czy mutanta pociśniemy, bo to akurat, no, nie jestem pewien. Powiem wam, że nie jestem pewien, czy w ogóle to będzie możliwe. Ona w ogóle teraz taką gołą głowę ma, jak tak wiecie, jeszcze nie jest ulepszona, no to tak średnio cokolwiek tutaj mamy. No ale dobra, spróbujmy. Może za 400 ją ulepszymy, dobra. Coś nam to da? Raczej da, bo 3000 uderzyć to nie jest mało, nie? Więc tutaj zrobienie jej na wyższy poziom było dobrym pomysłem, tylko wiecie, ja gram na naprawdę szybkim tempie i to mi się zaraz może odwrócić, no nie wiem, zobaczymy, spróbujemy w ogóle coś tutaj, cokolwiek zrobić. Mutant Toilet raczej nam nie rozwali, chociaż 250, no nie wiem widzowie, nie wiem, czy on nas nie rozwali tak po prostu, więc tutaj, no nie jestem pewien, powiem wam, że może być naprawdę ciężko. Jetpack Police Toilet, dobra, ten tutaj mógłby dostać, dobra, to mógłby Speaker Reaper Roda, żeby tutaj leczył, bo aktualnie patrzcie, totalnie nic nie mogę zrobić. No nie wiem, czy to będzie w ogóle możliwe. Spróbujemy też dać tutaj Frost DJ-a i zrobimy na nim oczywiście ulepszonko i tu będzie też tych z tyłu łapał, co nie? Będzie starał się przynajmniej złapać i czy uda nam się go rozwalić, to powiem wam widzowie, że raczej się uda. Dobra, udało się, tylko że leci kolejny i tam mamy już jetpacka.
No i dobra, tutaj możemy dać tego Speaker Reaper drona, żeby coś tam leczył. I aktualnie nie mam w ogóle ulepszonego Santy, nie? I to mnie troszkę tutaj boli, bo to później, wiecie, naprawdę dużo zmieni. Więc warto by było tutaj dodać, no właśnie myślę, kogo tutaj dodać. Na pewno możemy go ulepszyć jeszcze. Ale jak tak każdego będę ulepszał, to tak naprawdę nikogo nie ulepszę dobrze, co nie? Wiecie, to jest właśnie ten problem. Że tutaj Flying Basso, no jak podleci, to go zestunuje. Ale nie stunuje go. Jakoś tak totalnie ma to gdzieś. Dobra, ciekawe. To akurat naprawdę jest ciekawe, że on tak nie stunuje. I teraz tak, mamy tych tutaj Frost DJ-ów. Dobra, zróbmy kolejnego, bo jak widzę, że tutaj sobie dają radę. No, naprawdę sobie dają radę. Dobra, ulepszmy w końcu Santę. Wiecie, musiałem tak zrobić, bo naprawdę brakuje mi tutaj jakiegoś takiego potężniejszego uderzenia. Dancing Speaker Woman na pewno tutaj, no, Speaker Woman dużo robi. Bo naprawdę z tego kopniaka bardzo, bardzo dużo im zadaje. No, 3000 obrażeń tak nagle, wiecie, to nie jest mało, nie? Na maksa ją damy już. Będzie miała czwarty poziom, to naprawdę dużo. 5000 bije, może zostać zestunowana, ale mamy Speaker Reaper drona, także teraz będzie to o wiele lepiej działało. Jeden cooldown, jeżeli chodzi o drona leczącego, także na razie no wygląda to lepiej niż było, ale mamy problem taki najpotężniejszy właśnie z mutantem toiletem, widzowie. To będzie problem i to bardzo gruby problem, no bo tutaj będzie nam ciężko z tym. Dobra, spróbujmy ulepszyć też tego Frost DJ-a, no i akurat dostaliśmy niestety stuna, ten mutant toilet, no nie wiem, jak przejdzie to będzie lipa. On raczej mi rozwali 250 HP, chyba mi przywali, więc musimy coś z tym zrobić, wiecie? Tutaj nie damy rady. Airplane Toilet, kolejny bardzo, bardzo potężny przeciwnik, który bardzo dużo nam tutaj, no, zrobi problemu, co nie? Narobi nam problemów, to na pewno. Więc tutaj przydałaby się kolejna ta Speaker Woman, nie? Jakbyśmy ją tutaj dali, ulepszyli, tysiaka ma tylko, przydałoby się 3000, wiecie? Bo bez 3000 prawdopodobnie przegramy, ale dobra, spróbujmy jeszcze. Bo toilety zlatują, takie większe postacie, no większe już niestety nie dajemy rady tutaj za bardzo, popatrzcie, nie dajemy rady po prostu. I Airplane Toilet bardzo szybko przelatuje to wszystko, dlatego, uwaga, to nie jest, widzowie, taki challenge na raz, wiadomo, to trzeba przetestować kilka razy i powiem wam, że najlepiej będzie to przetestować na najbardziej takiej, wiecie, no przyjemnej mapie po prostu, nie ukrywajmy, najbardziej przyjemną mapą jest Palm Paradise, także tutaj oczywiście na Palm Paradise sobie ogarniemy o wiele lepszą taktykę. Ja sobie to ustawię i zobaczymy, jak nam to pójdzie. Myślę, że Nightmare jest do przejścia, chociaż do, tak do 30 poziomu. Jak do 30 wave'a nie przejdę, no to naprawdę ten nerf na Frost DJ jest mocny, bo najbardziej na niego tutaj liczę, co nie? To jest imprezowa tutaj drużyna, no i najbardziej na takiego zioba tutaj liczę, wiecie, to jednak najwięcej tutaj ta postać bije. Dobra, widzowie, moje plany odnośnie challenge'u totalnie pokrzyżował Evil Wave, dosłownie. Dostaliśmy wave'a po raz pierwszy, w końcu udało się zdobyć, widzowie, ten sekretny poziom. Czyli jak dobrze wiecie, jest to wave, którego nie da się skipnąć i chyba do końca, aż w końcu rozwalimy te Skibidi Toilet, tylko że będzie problem, wiecie? Problem będzie taki, że dobra, może jednak nie będzie problemu, udało nam się, mamy, widzowie, badża, więc ogólnie, no w sumie to się cieszę, fajnie, fajnie, że się udało, tylko teraz musimy o wiele bardziej się tutaj przyspieszyć. Czy ten DJ Speaker w ogóle nie obejmuje ani tego, ani tego? Dobra, powiem wam, że naprawdę, jeżeli chodzi o boostowalne tutaj te postacie, które boostują, no to będzie kiepsko, będzie kiepsko. Dostałem nawet Evil Wave'a, nie? W drugim poziomie, co jest, w sensie w drugim podejściu do tego challenge'u. Taki dodatek, jak widzieliście, nie mają zbyt wiele HP te postacie, więc tutaj na luzie udało się to po prostu wygrać. Za tysiaka ją ulepszmy i też taki zasięg ma średni, powiem wam, bo tutaj coś uderzy tutaj, ale tak no bez szału, nie? Po prostu bez szału, także no totalnie jakoś słabo to jest poustawiane. No ale dobra, możemy też postawić coś takiego, że damy tutaj jednego, co nie, tego Frost DJ-a, tylko czy nam się uda? No powinno się udać, czekajcie, gdzieś tutaj mogłem przed chwilą postawić, no totalnie by się nam to przydało. 3500, żeby zrobić sobie piąty poziom, tylko że widzę, że ten nerf naprawdę jest duży, no malutki to nie jest, nie? Jak tak sobie na to patrzę, to powiem wam, że dużo, dużo go znerfili. Mamy Airplane Toileta i tutaj, widzowie, no właśnie zaczyna się ten problem największy, czyli Airplane Toilet. To jest chyba największy problem w ogóle wszechczasów i wszystkiego w tych wave'ach, bo naprawdę jest totalnie, no totalnie nie do ogarnięcia. Patrzcie, jest Airplane, no i totalnie przegrywam, nie? To jest masakra. Beat Evil Wave, patrzcie, mamy pierwszy raz za Evil Wave, mamy tysiaka monet, także udało mi się w końcu, widzowie, Evil Wave'a rozwalić, nie wiem, chcę tutaj challenge zrobić, a tu jakiś Evil Wave. A, i właśnie, nie powiedziałem wam, dlaczego DJ-a TV-mana nie gram, ponieważ to TV-ik, a my gramy z Speakermanami. Spróbujmy jeszcze raz, tylko teraz totalnie pod samego Frost DJ-a i nic innego nie kupuję. Nie wiem, ten DJ Speaker to jest taki mega średni z tym boostem. On prawie nie ma zasięgu, nie? Dobra, teraz być może będzie troszkę lepiej, tak mi się wydaje. Wave 14, no aktualnie jedyny ziomek, który przeszedł, to właśnie ono i mamy naszego Airplane Toileta.
świata najgorszego ze wszystkich, naprawdę, najgorszy ziomek, więc w tym momencie ja już chyba odpalam autoskipa non-stop, bo chcę jak najwięcej nazbierać na kolejną Dancing Speaker Woman. Jakbym miał 10 tysięcy bicia na sekundę, to może coś tam byśmy ugrali, no nie wiem, mam wrażenie, że to mogłoby dać nam bardzo sporo, co nie? Więc spróbujmy, żeby ten Airplane Toilet totalnie tam, wiecie, dostał na głowę z kika, totalnie, żeby po prostu ta Dancing Speaker Woman tutaj się wykazała. Musimy zautoskipować, bo przegramy to, no po prostu to przegramy, więc ja tutaj musiałem to włączyć i jak widzieliście, grałem na spokojnie, zobaczymy, czy tym razem się uda. Jeżeli nie, no to to naprawdę jest tak mega nie do przejścia, że masakra, ale może się jeszcze uda. Pamiętam, że Frost DJ Speaker na pewno miał więcej obrażeń, oj, na pewno miał więcej i dlatego był taki niepokonany nawet na Nightmare'ze, a teraz to tak troszkę no zbladł, nie? Tak totalnie średniawa, ale dobra, może zdążę dostać tyle kaski, żeby zrobić sobie kolejne ulepszenie tego Frost DJ-a, czyli maksymalne. Dobra, mamy maksa i w tym momencie Airplane Toilet dostaje, dobra, to coś tam obrywa, no i nie przeleciał. Dobra, udało się. W pierwszy raz udało nam się rozwalić tego Airplane Toileta. No to powiem wam, że teraz autoskipa wyłączam, no i aktualnie mamy duże szanse na jakąś tutaj, na jakieś wygranko. To był najważniejszy moment. To, co ja zawsze mówię, pokonanie Airplane Toileta to jest taki największy, no największy po prostu osiągnięcie największe, co nie? Naprawdę, no jak tego nie zrobicie, to przeważnie żadnego challenge'u się nie przejdzie, co nie? Jak sobie coś ustalicie, to bardzo ciężko w momencie, kiedy się nie pokona tego Airplane'a. To już się przegrywa po prostu, nie? Tu już musicie być gotowi. Giant Blind Toilet, o, to już jest kolejny potężny ziomeczek. No wiadomo, jak Nightmare, no to totalnie przerąbane, także to widać, że to jest bardzo, bardzo ciężkie. I teraz tak, tutaj DJ Speaker będzie idealny, wydaje mi się, wiecie? On tutaj będzie idealnie siedział, także zróbmy go za tysiaka. Tutaj łapie, tutaj jeszcze nie łapie, ale będzie łapał. Za 3000 na pewno złapie, także sądzę, że jak tutaj to dodamy, no to będzie całkiem okej, nie? Oczywiście są to tylko obrażenia, nie jest to na cooldown, ale patrzcie, jak wszyscy sobie wymachują łapkami, normalnie. Mamy totalnie imprezowy odcinek, imprezową ekipę, normalnie. Nie no, fajnie to wygląda, naprawdę fajnie to wygląda tutaj, to wszystko razem mega przyjemnie działa. 15%, ta też dostaje 15%, uuu, i ta też, a nie, to nieprawda, nie, no dalej, aha, dostaje, tylko że na nią to nie działa, bo boostery działają tylko na nowe postacie, te od świąt licząc, także ogólnie Dancing Speaker Woman nie dostanie, nawet jeżeli jest w zasięgu, a nie, jej nawet nie ma w zasięgu, dobra, to może już dostają, w sumie chyba nie jeszcze, ale w każdym razie tak czy siak by nie dostała, bo brakuje nam zasięgu i tyle, okej? Okay. I teraz odpalmy sobie kolejnego Frost DJ-a i tak myślę, gdzie go wrzucić, bo mógłbym go też wrzucić tutaj w sumie. I to by też nie było głupie, wiecie? Bo jakby on sobie tutaj stał, o, dobra, taki ziobek, no i wtedy byśmy mogli nawalać już w tym miejscu, także to też całkiem fajnie by działało. Dodatkowo ten zasięg by wyszedł też tutaj, na tą uliczkę, także zobaczcie, no na razie to idzie bardzo, bardzo fajnie. No powiem wam, że nie spodziewałem się, że aż tak dobrze będzie, bo nawet Boss Toileta rozwaliliśmy, także naprawdę tutaj, no świetnie, świetnie to idzie, także w tym momencie myślę, że ulepszamy dalej Santę, robimy to na spokojnie i być może uda nam się coś tutaj więcej zdziałać, naprawdę, jest duża szansa, żeby coś zrobić. Tego DJ Speakera, jak tu postawię w ogóle, to ta DJ Speaker Woman dostaje. Znaczy Dancing, nie dostaje, dobra, czyli to nie działa, jak widzicie, nie działa, starsza postać niestety nie działa na boosty, także jeden boost to max, nie, wydaje mi się, że więcej nie potrzebujemy, tym bardziej, że za wiele i tak z tego nie, no, nie zrobimy, nie skorzystamy tego, z tego za bardzo, także to bez sensu. UFO Toilet przechodzi, no to jest akurat lipa, bo tutaj dostaniemy stuny. I ten UFO Toilet, no ciężko będzie go rozwalić, dobra, mamy jeszcze jedną opcję, na pewno postawienia tego Frost DJ-a tutaj. Okej, postawmy go szybciutko, bo już nawet nie mam czasu tak naprawdę. No i zobaczmy, czy coś się tu wydarzy. Jeszcze się wybroniłem, jak widzicie, także tutaj totalnie idealnie. Udało mi się wybronić, no wybronił się tak naprawdę ten DJ Speakerman. Ja cały czas chcę mówić, że wybroniła się ta Dancing Speaker Woman. Ja nie wiem, totalnie mi to jakoś w głowie siadło. W każdym razie udało się widzowie wybronić i patrzcie, tutaj Frost DJ, kolejny Frost DJ. Aktualnie to każdy ma fulla. Tak naprawdę każdy na fulla jest ulepszony. Spoko. Tym bardziej, że ten tutaj też bije. Patrzcie, jak oni będą przejeżdżali tu, to już dostają obrażenia. To akurat jest fajne, że na maksymalnym ulepszeniu on dostaje jeszcze taki, wiecie, taki
ukośny, nie? Taki ukośny atak po prostu. Po ukosie jeszcze bije, to mówiąc krótko. Także no, naprawdę jest mocne. I teraz tu może gdzieś go damy. Też będzie miał wtedy boosta. Tak, będzie miał boosta na obrażenia. To jest naprawdę bardzo dobre miejsce dla tego Frost DJ-a. I w tym momencie mamy jakąś Dancing Speaker Woman, mamy jednego ziomka boostującego i tak naprawdę mamy pełno Frost DJ-ów, bo wiadomo, że to najbardziej daje nam szansę na przejście w ogóle tej gry, bo bez tego no, to mega kiepsko by było, powiem wam. Naprawdę byłoby ciężko to przejść. UFO Toilet, tutaj kolejny UFO, Giant Blind w ogóle, ja go rozwaliłem wcześniej, totalnie nie zauważyłem, powiem wam. Nie no, serio, jeżeli chodzi o Frost DJ-a, jakby dać mu DJ-a TV Mana, gdybym nie grał pod ten challenge, że tylko Speaker Menu, to naprawdę ten DJ TV Man 25% na cooldowny, minus oczywiście, i plus 25% na obrażenia, a nie 15%, no naprawdę by dużo dało. I ten Frost DJ wtedy mimo nerfa i tak by robił ogromne obrażenia. On nawet teraz robi ogromne, nie? Jakby on tutaj nawet, jeżeli był znerfiony, to wydaje się, jakby nie był. Po prostu jest mega potężny. Tu niestety już nie dostaniemy boosta obrażeń, no ale możemy postawić go tutaj, patrzcie, tak wszystkie obok siebie i tak naprawdę do mamy boostowanych trzech, więc nie jest źle. Naprawdę nie jest źle. Dual Flying Basso przeleci? Nie, nawet nie przeleciał, także widzicie, totalnie, totalnie dobrze nam idzie. Nie wiem, czy właśnie nie wymyśliłem, jak przejść Nightmare'a właśnie z Frost DJ-em nadal, bo ludzie mówili, że się nie da. Chociaż wiadomo, na razie widzowie to jest łatwo, bo nie ma tych potężniejszych fal. Za chwilę one będą, ja już nie będę miał jak tutaj się, wiecie, uzbroić bardziej. Także i tak, no, będzie ciężko po prostu, będzie naprawdę bardzo ciężko. Tego Frost DJ-a to mogę tu postawić, ale nie wiem, czy to ma sens, wiecie, czy ja bardziej nie chciałbym tutaj kolejnego, bo gdyby tutaj przechodzili, ale z drugiej strony lepiej by byłoby tutaj, no, wydaje mi się, że lepiej byłoby bić tutaj. Że jakoś tak lepiej by po prostu to było, nie? Że tak fajnie byśmy tutaj nawalali już stąd. No, wtedy mamy to bicie, ale jakbyśmy postawili go bliżej, to też by nie było źle. Tylko że wtedy byśmy byli obijani przez stuny. Ewentualnie możemy jeszcze jednego dać tam i z tej strony bić, nie? Jakby tutaj. Nie wiem, czy on dostanie stuny. Raczej nie. I przez to, że raczej nie, no to właśnie nie muszę nawet tam robić Speaker Reaper Drona. Nie potrzebuję tego slota zabierać. Więc na razie, widzowie, 31 wavik. Jak widzicie, nie poddałem się i naprawdę o wiele dalej przyszliśmy. Tutaj też nawalamy tych, którzy lecą. Także tu mocno będą obici i to naprawdę na wielki plus, bo wtedy sobie jakoś poradzimy. Dobra, dajmy jeszcze autoskipa. Myślę, że na luzie możemy to zrobić. Tego Speaker Reaper Drona odpalamy na fulla i mamy każdą postać na full ulepszoną. I mamy tak naprawdę ostatni slot, żeby coś sobie tutaj postawić. No jakby ten Frost DJ był mniejszy, to pewnie ten DJ Speaker by więcej go tutaj objął. Jakby nie tylko 3 postacie, ale nawet i 5. No ale niestety, tak to tutaj wygląda, okej. I powiem wam, że z dwóch stron to jest naprawdę tutaj, no w dziesiątkę, powiem wam. Patrzcie, bo żeby zrobić nawet coś takiego, nie wiem, czy to będzie dobre, ale bardzo możliwe, że będzie, dobra. Patrzcie, wtedy mamy po ukosie, ale dostajemy stuny, no właśnie, bo nie mamy Speaker Reaper Drona. No niby to jest właśnie ten minus, nie? To jest ten minus, że tam drona nie ma i tu będziemy dostawali, więc tak naprawdę, no to ciężko. Ja bym chyba jednak tutaj poszedł w jeszcze jednego, bo ten dron wtedy wyleczy, jakkolwiek, wiecie, to mamy jakieś szanse, nie? Możemy go gdzieś tutaj wstawić, ale też będzie mocno dostawał stuny. No nie wiem, nie wiem, powiem wam, że... Dobra, dajmy go tutaj, dlatego że jak będzie dostawał stuny, to nawet jeśli dostanie te stuny, to przynajmniej będzie zajmował Skibidi sobą, nie? Że będą stunowali, będą tu się zatrzymywali, a wtedy Frost DJ-e tutaj będą nawalały, nie? Bo każdy tutaj nawala, także myślę, że całkiem spoko by to było. Ta Dancing Speaker Woman, no tak tutaj, okej, okay, na razie jest okej, okay. Zobaczymy jak dalej będzie, jeżeli chodzi o te rakietki, czy będzie mi to potrzebne, czy nie. Aktualnie, widzowie, myślę, że przechodzimy o wiele dalej i zobaczymy. Może uda nam się bosika rozwalić, no nie wiem, bardzo możliwe, że taki bosik tutaj wleci i będzie okej. Okay. 250 na 400 mamy, no to wiadomo, początek zawsze jest mega kiepski, no ale w tym momencie to powiem wam, że naprawdę ja mogę nawet autoskipować. Naprawdę, no totalnie, nie ma tutaj jakiegoś problemu. Ładnie mam ustawione te postacie, jeszcze DJ Speaker się tutaj sprawdza. No i mamy 15 na 15, to ja teraz, widzowie, czekam. Zobaczymy, jak daleko zajdę. Dobra, widzowie, mamy największy problem, jest nim Security Guard Toilet. I właśnie tak myślę, czy nie przestawię kogoś. Dobra, jednak się udało? Udało się, chłopa rozwaliliśmy, czajcie normalnie. Największego, potężnego toaleciarza. Także tutaj, no powiem wam, że naprawdę jestem zdumiony. Do 40 wave i ja dalej żyję, nie? Także tak, odzywam się. Dziennik Mereza, dalej żyjemy. Patrzcie, jaki malutki, co to jest w ogóle? Ej, dobra, nawet tego dokładnie nie widziałem. Co to było? Mamy dzisiaj Evil Wave'a. Ja w ogóle widzę nowe postacie. Jakoś tak wcześniej ich nie widziałem. Nie wiem, mogę sobie na maksa ulepszyć Santę. Nie wiem dlaczego, nie pytajcie. Po prostu nie potrzebuję tyle hajsu, dlatego ich nie ulepszałem, bo naprawdę ten mój team, no, nie wymaga tyle. No po prostu nie wymaga. Dużym plusem Frost DJ-a, Dancing Speaker Woman i DJ Speaker Man oczywiście też tutaj są, wiadomo. Nie możemy o nich zapomnieć, widzowie, bo to jest to
totalnie imprezowy odcinek, ale jakby Frost DJ najwięcej robi, no to jest oczywiste i tego nie da się tutaj podważyć. Także no, no dużym plusem jest to, że on po prostu każdego naraz bije, nie? Że jak wychodzą te skibidi, to nie ma czegoś takiego, że musimy zbić jednego i coś tam, tylko po prostu każdego bijemy i no wolałaby ile wlezie dosłownie. No to jest zawsze ta sama moc bicia, bo biją obrażenia obszarowe, więc wiecie, nawet jeżeli zautoskipuje, to tak naprawdę nie ma to znaczenia, bo albo uda nam się rozwalić te skibidi razem wszystkie, albo się nie uda, bo bijemy po prostu obszarowo, więc tutaj no na pewno by ten autoskip taki ciągły to dość może nam tutaj mocno przeszkadzać, bo więcej studów, ale też nie chcę, żeby wiecie, było za łatwo, co nie? No raczej się nie uda, nie wierzę w taki nightmare, ale może, kto wie, no kto wie, no nie mówię jeszcze, że przegraliśmy, co nie? Spróbuję przejść dalej. Ej, to jest chyba ten, patrzcie, helikopter Camo Toilet, chłop wygląda mega tak goofy, nie? Totalnie, jakby tutaj taki żołnierzyk, toaleciarz, ten tutaj z tym telewizorem oczywiście, także widzowie, ja lecę dalej, zobaczymy jak daleko przejdziemy. I teraz leci, widzę tutaj Dual Flying, okej, zobaczmy sobie jeszcze UFO Toilet, nie, no widzowie, bez problemu na razie, ale coś czuję, że rozwali nas ten Boss Toilet 4.0, to nas raczej tutaj rozwali, jest naprawdę zbyt przepotężny, zobaczcie, te jego tutaj laserki, 700 HP, ale patrzcie, 1 370 000, no to powiem wam, że dużo zbiliśmy. Tak naprawdę zbiliśmy mu jakieś 700 tysięcy prawie, także sądzę, że może nam się udać tutaj go obić jak najbardziej. No nie wiem, zobaczymy. Znaczy, czuję, że będzie git, ale kto wie, no taki Toxic Mutant Toilet już może być mega problemem, bo to jednak no milion... A nie, czekajcie, on ma mniej. Tak sobie teraz pomyślałem, 1 168 000, a Boss Toilet ma 1 370 000, także no jednak więcej. Dobra, to ja tutaj głupoty gadam, to jednak Boss Toilet ma więcej HP. Toxic Mutant to żaden tam problem. No i no naprawdę żaden problem. Dobra, to lecimy tyle wave'ów, ile jeszcze nam się uda oczywiście. No aktualnie mamy każdego, patrzcie, każdy ten DJ, no oczywiście tutaj nie biją niestety, to by trzeba było odwrócić ich w tamtą. Mógłbym to zrobić, bo w sumie mam dużo pieniędzy, wiecie? Zróbmy tak, że teraz odwrócimy w tą stronę tego DJ-a z jednego powodu, bo leci tutaj Boss Toilet 4.0, także zobaczmy, czy uda nam się go rozwalić. Uwaga, już w tym momencie nawalamy. Tutaj Dancing Speaker Woman mamy 10 tysięcy HP bicia naraz, więc to naprawdę dużo nam tutaj zmieni, coś czuję. Okej, zróbmy kolejnego wave'a, żeby tam jak najwięcej przejść na tym challenge'u. To się widzowie liczy najbardziej. Dobra, i tego Boss Toileta, bijcie go, bijcie, dawać, dobra. No nie wiem, czy się uda, widzowie, nie wiem, czy się uda. Zróbmy jeszcze tutaj może jednego. Okej, czy to w ogóle jest możliwe tu? Raczej nie, raczej tutaj jest to niemożliwe. Dobra, to dajmy go z powrotem tam i zobaczmy, czy nam się uda. Wiecie co? Ja nawet usunę te dwa jeszcze i spróbuję to przejść, wiecie? Dobra, dajmy jeszcze jednego tutaj i może jeszcze jeden tutaj. O nie, no stuna dostaliśmy, dobra, zapomniałem, wiecie co? Zapomniałem, że dostaniemy przepotężne study z każdej strony, dobra. No i to nas pogrzebało, widzowie, pogrzebały nas study, 44 wave'y. Także widzicie, jak najszybciej przechodziłem, żeby dużo coin boosta dostać i double coinów. Także i tak jestem zadowolony, ale faktycznie przyznaję, Frost DJ ma nerfa, tak, już to sprawdziłem.